Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Kamiński. Pracuję w firmie Jak Nosić Maszyny. Jesteśmy dzisiaj na gospodarstwie w Agroloku, gdzie mamy przyjemność kosić soję. Za mną stoi kombajn serii X9, model 1100, mocy maksymalnej 700 koni mechanicznych, zagregowany z headerem serii HDX o szerokości roboczej 13,71 m. Jeśli chodzi o zbiór soi, jest to bardzo fajny i dedykowany do tego rodzaju upraw header, ponieważ ma on własny układ zawieszenia. Więc oprócz faktu, że pracuje na przenośniku uchodźczym pod kombajnu, jego własny układ zawieszenia pozwala nam bardzo nisko kosić i nawet w takiej uprawie niskopiennej jak soja zbierać najniższe strąki, które są zaledwie parę centymetrów nad ziemią. Headery serii HDX pozwalają nam kosić na wysokości zaledwie 3,8 cm, dzięki czemu te wszystkie strąki w soi mamy pozbierane. Jeśli chodzi o dzisiejszy zbiór, jak widzimy, mamy kombajn za mną z pełnym zbiornikiem ziarna, więc udało nam się odwóz zasypać. Średnia wydajność kombajnu w tej chwili wynosi 7,5 hektara na godzinę przy plonie soi w okolicach 3,5 tony z hektara. Kombajn X9 serii 1100 jest również wyposażony w nowy system aktywnych kamer, system PGSA, czyli Predictive Ground Speed Automation. Te dwie kamery skanują łan, który się przed nimi zajmuje, i na podstawie informacji z tych kamer, tego czy dany obszar pola był już skoszony bądź nie, oraz dwóch kamer z pakietu Combine Advisor, kombajn automatycznie reguluje prędkość postępową, wie jak ustawić ustawienia omłotu oraz czyszczenia przed tym, jak wjedzie w dane miejsce na polu o zmiennym plonie, dzięki czemu pracujemy z maksymalną wydajnością i małymi stratami. Jeśli chodzi o straty, dzisiaj również je mierzyliśmy za pomocą tacki Pfeiffera i straty były na poziomie poniżej 0,2%. Od wielu lat pracuję w firmie Agrolog jako doradca agrotechniczny. W naszej firmie, można powiedzieć, soja jest bardzo ważnym gatunkiem, ponieważ zakład uszczelniania białka roślinnego, który w sumie praktycznie można zobaczyć za naszymi plecami, głównie skupuje soję i produkuje na podstawie niej białko o bardzo wysokiej jakości. W związku z tym w naszym gospodarstwie również od wielu lat soja jest uprawiana. Jeżeli chodzi o moje odczucia odnośnie tego kombajnu, soja jest rośliną, która tworzy strąki stosunkowo nisko, dlatego bardzo ważne jest, żeby header mógł stosunkowo nisko te rośliny zbierać, żeby nie dochodziło do strat. Jeżeli chodzi właśnie o straty, tutaj wcześniej kolega mówił, uważam, że jest to właśnie bardzo niski poziom, tym bardziej, że header tej maszyny jest bardzo szeroki i to nie jest, można powiedzieć, takie proste, żeby zbiór dokonać tak nisko i mieć tak niskie straty. Więc podsumowując, maszyna o ogromnej wydajności, ale nawet w tak trudnej roślinie do zbioru jak soja sprawdza się wręcz świetnie.